Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Jack. Witam się z wami w kolejnym materiale Zagrajmy w This is the Police 2. Nagrywam to zaraz po zakończeniu poprzedniego materiału, bo nie zdzierżę, jeśli nie zobaczę kontynuacji tego wątku. Jeśli ktoś ogląda po czasie, albo nie widział, albo nie zwraca uwagi, szybkie streszczenie, co się stało głównie. Aresztowaliśmy członkinię gangu, rozwiązaliśmy dwie sprawy, w tym właśnie jedną z tą członkinią gangu. Dodatkowo Lili przyniosła kilka starych, nierozwiązanych spraw albo spraw w toku i dała Carterowi, czyli wtrąca się w rywalizację, wręcz mówiąc dosadnie, oszukuje. Chce, żeby Carter wygrał. Co jest dość ciekawe, Carter, przeglądając te pliki, znalazł jakiś folder, który widać było po zdjęciu czy tam tej klatce, a propos tego, co się dzieje, że go zaciekawił. Ale sądząc po jego minie, raczej nie w dobrym sensie. Więc kontynuujmy tę fabułę i zobaczmy, jaki będzie finał tej rywalizacji. Bo mimo iż my póki co prowadzimy, i to grubo, bo my mamy ponad 200 zawleczek, chyba 209, on ma około 20 paru, to z tymi wszystkimi sprawami może naprawdę wygrać. Zobaczmy w takim razie, dokąd to pójdzie. Rockman już oczywiście na nogach. Panie nasz, odcięto mi prąd, domu jest jak w chłodni, matka zaczęła kichać. Bardzo się martwię i muszę jak najszybciej naprawić. Czy mogę wziąć je wolnego? Czemu ci odcięli prąd? Od 3 miesięcy nie płacę rachunków, jakoś nigdy nie chcę z tym się stanąć do banku. To musiał tak skończyć. Idź. Panie nasz, właśnie toczę zażartą dysputę w książce. Gryzik podczas ucieczki przez kołonkę przeskakuje z niego roz... A to jest to. Nie będziesz tego sprawdzał. Doszło mnie słuch, jakoby w lesie nieopodal źródła strumienia, tam gdzie trzy kamienie ułożone są. W trójkąt pewne dzieci przekazywały chętnym egzemplarz ostatniego wyprzedzenia Neptuna, w zamian za 4 puszki tuńczyka. Oczywiście natychmiast przyszło mi na myśl, żeby się tam udać, i mimo że przemoczyło mnie do suchej nitki, to udało mi się dokonać transakcji. Niestety po powrocie do domu okazało się, że smarkacz umieścił w okładce inną książkę. W miejsce Fontaine'a bohaterem był jakiś Caulfield i nawet nie prowadził śledztwa, tylko wałęsał się bez celu. W każdym razie chcę dzisiaj dostać wolne, by dać tym małolatom lekcję literatury, której nie zapomnę do końca, czy tak jak będzie. No dobra, idź. Mulligan. Dziś po przebudzeniu odkryłem, że moje kamelie źle wyglądają, co nawet w domu się nimi zajmę. Nie wiem, co to jest kamelia, ale niech będzie. Ty to masz łeb na karku. Maść od tej wiedźmy zadziałała jak marzenie i nasze rany się zagoiły. Oto prawdziwa moc natury, nie to ta szpitalna chemia. Szkoda tylko, że poszedł już cały słoik. Ej, zajebiście! Borotka ma być 3 dni w szpitalu, a wydałem 800 i gościł się na nogach. Mua! Pięknie po prostu wyszło. Dobra, wszyscy mają pałki. Wszyscy mają chyba równo mam 23 osoby, tak mi się wydaje. Dobra. Ciasto z wiśniami, pieguski, pączki, sałata owocowa, lody. No lodów lepiej nie brać. To weźmy może sernik. Pikantne skrzydełka z fasolą po bretońsku, hamburger, zapiekanka, klops, hot dog, lasagne. Weźmy lasagne. No nie muszę na pieniądze w ogóle patrzeć, mam ich w chuj. Czyli rosół weźmiemy, myślę, to będzie najlepsze. Zupa cebulowa. Nie, lepiej nie. Pomidorowa, jarzynowa, fasolowa, chili. Weźmy rosół, jest dobry. Zwłaszcza, że tu zimno w chuj, więc przyda im się. Kubek kawy, cola, mleko, woda, napar owocowy. Daliśmy kubek kawy. Okej, 600 wykładam z własnej kieszeni, ale to nie jest żaden problem. Okej. Uuu, więcej tym razem! Okej. Kurde, ciekawe, ile będziemy mogli łącznie zarobić z tego. Horsemon. 2 miesiące temu śnił mi się okropny koszmar. Jako myszkę ścigał mnie w nim czarny orzeł o przeszywającym spojrzeniu. Wreszcie mnie złapał i rozdał na strzępy. Już po przebudzeniu doszło do mnie, że coś mnie podrapało prawie na całym ciele. Nie potrafię tego wyjaśnić. Mój kot Nostradamus w życiu nie zrobił mi krzywdy. W każdym razie natychmiast pogorszyło mi się samopoczucie i na moją prośbę szeryf Wells puścił mnie na dłuższy urlop. Pozwolił mi przy tym wrócić w każdej chwili. Zatem jestem. Kredyt hipoteczny sam się nie spłaci. Pan szeryf był człowiekiem o złotym sercu i nikt nie zdoła go zastąpić. Okej, czy mamy darmowego policjanta? I tu nawet niezłego. Jak tam wyglądają statystyki? Aha, okej.
Czyli nie pod względem profesjonalizmu, ale beznadziejnym w statystykach. Synek fryzjerki nie mógł siedzieć w miejscu, przeszkadzając matce w pracy. Kobieta najpierw na niego krzyczała, ale gdy to nie poskutkowało, chwyciła rozgrzaną lokówkę i przypaliła dziecku rękę. Oj, oj, oj. Nieładnie, koleżanko. Dobra, Guzman, Lejte, niech jadą. Dobra, obczajmy. Dobra, czy jest ktoś, kto ma problemy z alkoholem? No nie. Ale tak, ogarniamy tak. Jedno takie. I jedno takie. I tutaj wyślemy... Okej, okay, Bradiego nie wiem, czemu nie mogę wysłać. Wyślemy Perseja, Rosenkratza i... Moment. Jest Brady, kurde. Chłopiec poparzoną dłonią siedzi w kącie i płacze. Jego matka bez słowa zawija starszej klientce włosy na lkówkę. Potrafił kobietę paralizatorem, bo bezładni udziel chłopcu pierwszej pomocy. Chociaż... Nie. Nie. Nie, 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 bo jeszcze spierdoli tazerem. 534, complete. No właśnie, chłopcem zajmuje się pracownicy ośrodka pomocy rodzinie. Nielegalny handel. Dziewczyna podsłuchała rozmowę dwójki młodych mężczyzn na temat posiadanej przez nich broni. Mój pistolet... To jest fałszywy alarm. Jest brak, 512, in progress. No, bycie go nie ma. Ja go dziś wysłałem, kurde? Da nie kojarzę. Julia Kochuc. Słyszałam, że ty racie w pracy od rana do wieczora i że rzadko kiedy można to nazwać prawdziwą policyjną robotą. A menu obiadowe na pewno woła o pan do nieba, co? Nigdy nie da się zawolić wszystkich. Dobrze rozumiem, że te zmartwienia działam przecież w sektorze usług, ale to nie koniec. Otóż jestem w stanie wam pomóc. Mój lokal zajmuje się każdym aspektem przygotowywania i dostaje posiłków dla wszystkich pańskich podwładnych. Wystarczy, że wypiszę pan czek, a pańscy ludzie zaczną wylizować talerze prawo. Brzmi kusząco? Nie. To jest zbyt piękne, żeby było prawdziwe. Wściekła kobieta zadzwoniła ze zgłoszeniem, że wokół jej domu jeżdżą głośne samochody. Okej, okay. Fraser, Woolbach starczą, no to niech jadą. Dobra, kogo by tu wysłać? Może Titusa i Ferretiego? Czyli tego Bradiego bym tu wysłał, ale w sumie już jeden już prawie, kurde, poszedł, nie? Na ten... Znaczy prawie, jeden prawie zginął, a na szczęście skończył się tego szpitalem. I oczywiście, false alarm. Młyn. Kilkoro dzieci podczas wycieczki do lasu zauważyło dziewczynę przywiązaną do skrzydła wiatraka w opuszczonym młynie, a także staruszkę krzyczącego coś o złych duchach. Dobra, Guzman, Leite, Gowthorn, Gillenster, Belmont, Horsemoon. Przecież nie, ciebie wyślemy na szkolenie. Sullivana wyślimy. Ja propos szkolenia. Szkoda, że muszę to klikać tak po kolei, a nie mogę sobie od razu czegoś zrobić. To idźmy od końca. Ukrywanie się. Możemy wysłać wszystkich na te szkolenia, czemu nie? I mówię, forsy mam ile wlezie. A jeszcze mogę se pomnożyć te... Jeszcze mogę zaś pokupować buty je u jednej i sprzedać u drugiej. Dobra, teraz tutaj. Strzelanie. Nie to. Dalej, dalej, dalej. Ok. Negocjacje. I... Zaśnie ta opcja. Ok, oskarżona została uznana winną przez... Oskarżony raczej został uznany winnym. Ok. No i Age dostaje ostatni punktik w siłę. Hodges w inteligencję. No, a Stockman też może mieć w siłę, czemu nie? Dobra, i jeszcze jeden trening na teraz. Trening siłowy. Teraz tutaj. Ktoś widział, jak pewna kobieta polała świeży grób paliwa na sceniku podpalił. Okej, to kojarzę. To mi się też pojawiło. Dobra, ten. Aronowicz, Los Beczka. Los Beczka też niech jedzie. No i Bercz, tak do kompletu. Dobra, skradanie się. Jarbrot, czy może Horsemoon? Niech będzie Jarbrot. 5.26, okej, okay, to było dobre. Tutaj trening sprawnościowy. To może... Czyli sprawnościowy, czyli... Chodzi o tego, o szybkość. No, Marshall ma full szybkości.
Aronowicza mogę tu wysłać. Dobra, co kaman? Sprzątaczka w starszym wieku tłucze na kwaśne jabłko chłopca za to, że jeździł na deskorolce. Dobra, Hodges, zajmij się tym, bo jesteś zajebisty. Tutaj... Bawiła się w kierowców. Zostało już tego zawołane domu. A, to jest to! Dobra, na co wysłałem typu przed chwilą. Młody mężczyzna kościł trawnik przed domem pana Barlowa, kiedy skończył właściciel uznał, że zaczął się zbijać, bo mu zapłaty. Goście zajął, odpalił kosiarkę, zaczął gonić pana Barlowa wokół trawnika. No nie powiem, ciekawe podejście. Kurde, brakuje mi minimalnie profesjonalizmu u nich. Dobra, Alajewa. Kurde, zdąży ktoś wrócić? Użyj gaśnicy, potraktuj kobietę gazem. Dobra, ugaś najpierw... Albo nie, gazem pieprzowym. Czyż nie, bo może jeszcze wpaść. Dobra, najpierw ugaś. Ugaś ten. Potraktuj gazem, podbiegnij, spróbuj uspokoić. Potraktuj gazem. 517, complete. Pięknie. Ropa na znalezioną miejscu. Oto los beczka, miej punkcik w inteligencję. Bercz niech ma szybkość. Kurde, muszę Alajewa wysłać, żeby to się udało. Dobra, wyślimy wszystkich. Nawet Duwala tam wyślę. Czemu nie? Dobra, tutaj. Negocjacje. O, ten ma szybkość prawie, dobra. To na szybkość już go wysłałem, dobra. Ten ma full strzelania. Ten nie ma nic ze strzelania. Dobra, to ty idź pod szkół w strzelaniu. No, negocjacje i siła. Dobra, to ten niech idzie na siłowy. No jak na złość! Starszy mężczyzna za karabinem zawieszony na ramieniu wyrzucił dźwignię do jednego ze skrzydeł wiatraka w oprzytym młynie. Wszedł do środka, wiatrak obraca się na wietrze, a przerażona ofiara krzyczy: Tusiu, nie rób tego. Włącz syrenę, zakradnij się do środka budynku. Ktoś ma zajebiste krycie. Tutaj Gillen Stern. Policjant zakrada się niezauważenie do budynku. Mężczyzna z karabinem na ramieniu krząta się żwawo po pomieszczeniu. Obezwładnij, rozkaż mu się poddać. Sullivan, weź go obezwładnij. 535, complete. Pięknie. Policjantowi udaje się obezwładnić i aresztować przestępcę, a następnie odwiązać dziewczynę, nie robiąc jej przy tym krzywdy. Jak się okazuje, mężczyzna myślał, że jego córka opętał pyros, leśny duch, dlatego chciał oczyścić ją za pomocą wiatru i ognia. Postanowił posłuchać rad starego właściciela młynu, Rafala Bicoliego, który zdołał w ten sposób wyniec zło ze swojej 6-letniej siostrzenicy. Jeśli dobrze rozumiem, co on chciał zrobić, to on raczej by ją zabił, a nie wygnał zło, więc... No dokładnie, chciał zapalić ten młyn, więc to nie był w ogóle dobry pomysł. Miej punkcik w siłę. Gautorn niech ma punkcik w czujność, w inteligencję. Sullivan niech ma punkcik w krycie się. Okej, okay, tutaj. Otyła starsza sprzątaczka ciągnie 10-latka za włosy i przypierając go do ściany. Chłopak płacze, a pozostali klienci przyglądają się, bojąc się zainterweniować. Na podłodze leżą deskorolka i zakupy chłopaka przy skwinie w puszce. Mały, czemu płaczesz? Użyj gazu, powstrzymaj. Użyj gazu, się ma co pierdolić nawet! Policjant rozpiera gaz w kominie sprzątaczki, chwyta się ona za twarz i stanowi łatwy do aresztowania. Chłopak ma złamane nos i podgane włosy, oberwał też gazem, ale nic mu nie grozi. Tyle dobrego. Dobra, niech ludzie wracają, bo kurde... Mam jeszcze jeden trening do wytygowania. Okej, muzyka nasz. Właśnie było całkiem klawo, ale ten napar, który podał takie świństwo, nie znasz te ziołowych popłuczy. Dlaczego nie mogą lać zimnego piwa jak normalni ludzie? Okej, czyli on wolałby nad jezioro jechać, ale bynajmniej się ten... Bynajmniej się ziomeczek nie zawiódł. Dobra psów, panie nasz, w naszym schronisku Eiktyrnir... Eiktyrnir to jest jeleń Walhali. No kurde! Ej, widać, że jak poszli na północ, to kurde jeszcze dają nawiązania do mitologii nordyckiej. Pękła rura i woda zalała całe pomieszczenie. Większość zwierząt wzięliśmy do siebie, ale brak na miejsca na największe psy. Czy mogłyby spędzić kilka dni w celach na posterunku? Tych pustych, rzecz jasna. Żebyśmy mieli czas wymyślić, jak uporamy się z powodzią. Błagam, niech pan nie odmawia. Boję się, że zwierzaki dosłownie zamarzą na ulicy. W ramach podziękowania podawalibyśmy do antybiotyki. Zawsze nosimy przy sobie parę dawek, nawet gdy ktoś jest uwięziony. Dobra, niech będą. Na antybiotykach mi nie zależy, ale... Piesałom można pomóc. Tutaj... Ropa... No proszę, są budki, oczywiście! Kupujemy zatem. Ja nie jestem w tych butach ani trochę stratny, bo ja kurde kupuję za...
tyle, a sprzedaje za prawie 3 razy tyle, więc... Jak tu nie brać? Okej. Okay. A ta już nie pracuje. Dobra, no, ale to nie jest problem. U niej co mogę sprzedać? Tytan pierwszej jakości. Dobra, sprzedajemy w takim razie. Coś jeszcze? Papierosy i karty do zera. Podziękuję. Dobra, u niej co bym chciał sprzedać? Ropa. No ropa jest droższa u tamtej. Fasolę mogę jej sprzedać. Te kasety i odtwarzacz mogę jej też sprzedać. Bo te kupiłem tak na jolo do typa. Ale widać, że też wziął tego sporo. Dobra, z odtwarzaczem się akurat wstrzymam. To może się przydać później. Okej, to tyle. Odtwarzacz może się jeszcze przydać. Okej, mężczyzna z kościołem goni krótkonogiego pana Barlowa. Strzel do kosiarki lepiej, nie? Ścigaj kosiarkę. Przegapiłeś jedno miejsce. Ścigaj kosiarkę. Kto jest szybki? Marshall jest zajebiście szybki. 526, complete. No i cyk, dogania operatora kosiarki, zmusza go do wyłączenia urządzenia. Pan Barlow jest już bezpieczny. No i pięknie. Dobra, Perseja bym wysłał, żeby gdzieś odpoczął. No ale niestety trochę byłoby o to teraz trudno. Bo jest ryzyko, że gościu spowoduje wypadek. Brady to samo, ale Brady? Musiałem go gdzieś wysłać, tego nie ogarnąłem gdzie. Bo on kurde ten. Bo jego nie ma cały dzień powoli. Dobra, Jarbrot ma wkrycie się punkt. Okej, okay, klub nocny Boberek. Ciekawe, czy właściciel ma na imię Jarosław. Chyba nie będzie pan zbytnio zaskoczony na wieść o tym, że sędzia Hammond Trent to kawał skorumpowanego drania. Pracuję jako jego sekretarz, więc dobrze wiem, o czym mówię. To jedyny sędzia w naszym miasteczku i władza absolutna absolutnie go zepsuła. Okej, okay, nomen omen. Za odpowiednią kwotę jest w stanie puścić wolno każdego przestępcę, bez względu na rodzaj popełnionej przez niego zbrodni. Ostatnio sędzia ten darował wolność seryjnemu gwałcicielowi, mimo że dowody przeciw niemu były niepodważalne. Mam co do tego pewność, ponieważ każda sprawa i tak ląduje na moim biurku. Ofiary zbrodniarza przyszły na salę sądową, by usłyszeć wyrok i nie wierzyły własnym uszom. Zaczęły okropnie krzyczeć i Trent je wyprosił. Wtedy uświadomiłem sobie, że pora położyć ten okres. Uczyńmy na zadość sprawiedliwości, panie nasz. Sędziemu Trentowi nijak nie zaszkodzimy, bo jego wujek pracuje w Sądzie Najwyższym. Możemy jednak zemścić się na gwałcicielu. O ile mnie pamięć nie myli, lubi przesiadywać w klubie ze striptizem, ale łatwo go stamtąd spłoszyć. Proszę przydzielić do tego zadania swojego najbardziej nieuchwytnego człowieka, który podkradnie się do sukinsyna i niech nie zapomni o gazie pieprzowym. Menda nie tylko powinny dostać solidne lanie, lecz też także rozpłakać się jak swoje ofiary. Jeżeli pomoże mi pan zaprowadzić porządek, nauczę pańskich podwładnych wszystkiego, co sam wiem. Na posterunku przydać panu kilka bystrych gliniarzy. Okej. Okay. Czyli ktoś, kto ma zajebiste krycie się i gaz pieprzowy. Okej, okay. Gillenster byłby spoko, tylko nie ma gazu. Gdyby to miał jeszcze gaz, kurczę. Fletcher, no niestety. Ten też nie, ten też nie. O, Rockman ma 2 punkty do krycia i gaz. Rosenkratz, 1, ale nie ma gazu. Hodges? Hodges nie ma gazu, jak na złość. Dobra. No to Rockman musi wystarczyć. Mam nadzieję, że to po prostu wystarczy, że ma te 2 punkty. Znaczy, ogólnie Rockman jest spoko, bo ma 3 do siły, 3 do szybkości i 2 do krycia się. Więc kryć się, żeby się podkraść, szybkość, żeby, wiecie, unikać ciosów, a siła, żeby spuścić gościa i porządny w pierdol. No ale dobra, mi to pasuje. Tutaj negocjacje. Ktoś ma może 2 punkciki? Nie, ale Gerenster ma 1, no to możemy dać mu 2. Tak za darmo. Dobra, możemy ich jeszcze wysłać na odpoczynek. Bo czemu by nie? Okej, okay, i tutaj wyślemy Losbeczkę, Guzmana i Gołtorna. A tutaj wyślemy Aranowicza i Leite. Niech odpoczywają. Okej. Okay. Dobra, nie. Nieznajomi tutaj. Czy ona ma coś fajnego? Kola. Ej, a właśnie, tak z ciekawości. Kupmy jedną kolę. Wydaje 800. Za ile mogę jej to sprzedać? Aha, kolej nie interesuje. Ciekawe. Okej.
i mogę to odsprzedać za połowę kwoty, mniej więcej. Takie 52% bym powiedział tak na oko, że to jest. Ale może ta druga będzie chciała tego. Ta pierwsza będzie może chciała te kole właśnie. Okej, okay, granat, gaz. W sumie przydałoby się dokupić tego trochę. Oj! O kurde, trochę przegiąłem, widzę. Z tymi zakupami. Na taserach pewnie tyle poszło. No ale dla Fraja pieniądze mogę jeszcze sobie ogarnąć. Dobra, jej coś mogę jeszcze sprzedać takiego? Dobra, brzuski nie potrzebuję. Mogę je sprzedać. Ropa u niej jest tańsza niż u drugiej. Odtwarzacz zostaje, zupa zostaje dla wtyki. Odżywka nie jest jakaś droga. No ale w sumie możemy sprzedać, czemu nie? Zawsze to 86 dolarów więcej. Okej, okay, czyli jutro znowu kupuję full tych wszystkich tych. Kupuję do fulla tej jej... Okej, okay, co udało się? Panie nasz, bez problemu udało mi się podpełznąć do tej kreatury i ukarać ją za pomocą puszki gazu pieprzowego. Puszki? Myślałem, że to taka ampułka. Znaczy ampułka, wiecie, takie coś wielkości też wymierniczej, nie? Tylko trochę dłuższe. Nędznik płakał jak bubr i błagał mnie o wybaczenie. Ponoć już nigdy nikogo nie skrzydzi, ale moim zdaniem nie warto mu wierzyć. Mimo to sekretarz był zadowolony. Powiedział, że w niewielkim stopniu zdołaliśmy wymierzyć sprawiedliwość i kazał pana poinformować o swojej gotowości do udzielenia lekcji naszej ekipie na posterunku, w tym również największym osłom. Okej, okay. I jeszcze kasetka z muzyczką i odtwarzacz kaset. I 300. Okej, okay. Ćwiczenie inteligencji. Ogólnie spoko, no ale nie potrzebuję aż tak bardzo, żeby... typiarze ćwiczyli inteligencję, bo raczej tutaj zauważyłem, że nie ma aż tylu spraw, ile było we Friburgu, bo we Friburgu to średnio na 2 tygodnie potrafiły się 3 sprawy pokazać. Tutaj jest 9 grudnia, czyli prawie 1,5 gry, powiedzmy, bo gra się kończy dokładnie 31 grudnia. Z tego co wiem. Już mamy ponad połowę gry za sobą. To pytanie brzmi, co takiego się od Janie Pawli, że ta gra się kończy dopiero po 2 miesiącach, to jest jeden, a dwa, że jest tak mało spraw. Chociaż w sumie to drugie to może trochę podchodzić po to, że to jest małe miasteczko, więc niewiele się tu dzieje, poza normalnymi zgłoszeniami. I zobaczmy. Jak to wygląda? No patrzcie, on wszystkie te aresztowania doprowadził. Ile? No ile tego będzie? Już przebiło to, co myślałem, że będzie w poprzednim odcinku. 222? My 45. Przegraliśmy rundę. Tura Cartera, okej. Okay. Pewnie wszystko weźmie. Tak, wynajął policjanta. No, dalej. Weźmie wszystko, jak nic. Okej, okay. Czyli ja tu nic nie wezmę. Mam 70 dzisiaj zarobionych. Ale jaki jest łączny wynik? O 4 zawleczki ze mną wygrał! Nie wierzę! Ale teraz pytanie ode mnie. Czy to jest oskryptowane i on zawsze ma więcej? Czy na przykład jakbym w tych wcześniejszych dniach nie tych kilka spraw, co tam na przykład tu mi ktoś zginął, tutaj coś tam, że wiecie, tu mi zginął, tu mi ktoś uciekł. Jakbym to wszystko doprowadził na ostatni guzik i wszystko zrobił dobrze, to czy i tak bym miał więcej? Czy on i tak miałby więcej? Czy może ja bym jednak wygrał? To bym chciał naprawdę zobaczyć, nie? Ale okej, okay, przydzielamy zmianę. Tak, nie jesteś lojalny, nie będziesz pracował. Ten będzie pracował. Aronowicz, to jest to, że on, rozumiem, że on pił, tak? Ej, to jest dobre, to może ogarniemy tych dwóch na akcję i może się fajnie, bardzo ładnie alkoholu wyrzekną, powiedzmy. Dobra, Bradley niech odpocznie.
bo nie ma sensu go teraz ciągnąć. Tutaj wszystkich zapraszam na zmianę. Dobra, PS niech też odpocznie. 29 gliniarzy będzie. I mamy fabułę. Teraz kto przyjdzie? Carter? Lily? Zaś pułkownik? To trzecie jest najbardziej prawdopodobne. What? I forgot to give you your parking pass? I have my pass. Didn't Jesus tell you not to drink? That's right. I don't drink. I already went through that ordeal, but you... no. Well, it's nothing to be ashamed of. Oh, I'm not ashamed. You can be sure of that. Okej. Okay. I czego chcesz? Na bank się nie będzie chełpić zwycięstwem. To bardziej rola Jacka niż Cartera. You know, it's hard to handle some things alone. And sometimes help comes from somewhere you wouldn't expect. You can say that again. When I needed help, it was an old man named Tarek Palm, former pastor. They say he was kicked out of the church because he went crazy. I don't know the whole story. Maybe he lost his mind, but he sure didn't lose his instincts. He immediately saw the two things that were ruining my life, lies and stubbornness. So he locked me in the basement. Lost his mind? Must have been a smart guy. He locked me up in the basement with the Bible, the Quran, and the Torah. And he told me that he didn't care what I was going to believe, but every righteous man, whatever he believed, had to go through these three steps. And the first step is when you choose principles over honesty. And the second step is when you choose honesty over principles. And the third is when you don't need to choose at all, because honesty is your only principle. Now, old man Palm said that he would bring me water every morning and ask, "What stage are you on, son?" 3 weeks later, I answered, "On the third, father." And he let me go. I was a changed man, but I lied about the third stage. I was still stuck on the second one. Well, I guess that makes you a cheat. And I'm not going to play cards with you. Don't even ask. The competition between us, it... maybe it was stupid, but... it was only stupid when you won it. I cheated. Okej, przyznał się. Jack. Ej, wait! Nie Warren, tylko Jack! I won because Lily helped me. Brought me a pile of papers with lots of leads. And somehow, this one was stuck in with the other papers. Of course, I was going to phone it in right then and there. But then I thought, what will happen if I call? The feds will arrest you. But what then? Would that be the end of it? No, of course not. There'll be reporters, there'll be some kind of investigation, and everyone will be on the hook. Lily, the other cops, our ordinary townspeople, everyone. It's hard to imagine how this would hit our town. Jack, I'm sure you understand. Lily wanted me to take things over gradually, you know, so we could work together for a few days and keep everything calm, right? But you could keep things even calmer. You can leave early in the morning. You can disappear, and no one else in Sharpwood will ever hear from you. It'll be like you were never here. Like you got off the bus, you took one breath of icy air, and immediately decided you needed to get out of here. I mean, after all, who would hide from justice in a freezer? Don't be ashamed, Jack. Drink up. You haven't got through this yet. I have.
Czyli Lili specjalnie szukała też tej teczki z Jackiem, żeby on ją znalazł i ten... i go poznał. Okej, do kogo on dzwoni? I need to talk to Liam Henderson. I know, but it's important. Yes, I'll hold. Jezu, ta muzyka, co się dzieje? Boż mówić, na pewno do Fraja nie dzwoni, ale gra załatwia to za mnie. Jasny chuj. Masakra. Okej, 10 grudnia. Dalej leci fabuła. Co się stało teraz? Ja pierdolę! Serio? Czekaj, ale teraz Jack zadzwonił do Liama, żeby oni to jakoś załatwili, czy on bezpośrednio powiedział, żeby go powiesili? How, Jack? How could I let this happen? Who could have done this? Captain Carter caught a bunch of scumbags lately. And he made a lot of enemies. Any one of those cocksuckers could have decided anyone that... Anyone could. Anyone could. Anyone could have. But someone did. Anyone could, but someone decided. How did I let this happen? We will try to find the... Of course we'll try, Jack. Of course we'll try. The one who did this will be punished. I have no doubt. You have no doubt. Of course you have no doubt. The person who did this has to be punished. What else could happen? Lily, we did everything we could. You did everything you could. Of course. Even more. I did more. More than necessary. More than this fucking town can take. Sheriff Reed chce się dowiedzieć, kto odpowiada za śmierć kapitana Cartera. Dłużej chyba nie ma potrzeby jej zwodzić. Krawaciki doskonale sprawdzą się w roli morderców. Czy ktoś oprócz nich byłby w stanie dopuścić się tak okropnego czynu? Okej, no tu chyba nawet nie ma raczej co sprawdzać, ale zobaczmy. Troy Star, przechodzień. Ciekawe, czy to nawiązanie, czy ten sam gościu jest właśnie w Sharpwood. Okej, szedłem właśnie do kumpla, kiedy nagle na chodnik z piskiem obok wjechała czarna furgonetka i zatrzymał się zaraz przy takim staruszku z lasku. Natychmiast otworzyły się boczne drzwi. W środku siedział mężczyzna z pistoletem. Rozkazał Cuternoza załadować się do auta i jeszcze jedno. Ledwie udało mi się zerknąć tego zrednego gościa, ale na pewno miał jasno-czerwony krawat. Wtedy uświadomiłem sobie, że to nie jest żadne porwanie, tylko jakiś pokaz. Po co przestępca miałby się ubierać jak klaun? Wobec tego postanowiłem nie dzwonić na policję, gdy już dotarłem na miejsce. Zamiast tego wydoliliśmy z kolegą parę... dobra, to jest nieważne. Dalej. Tirowiec. Od 27 lat wożę konserwy po kraju i potrafię prowadzić samochód jak na autopilocie. Prawie drzemałem za kółkiem, jak to mam w zwyczaju, kiedy nagle kątem oka zauważyłem coś dziwnego. Gdy się zatrzymałem, okazało się, że na drzewie dędają czyjeś zwłoki. Facet musiał dopiero co wybrać sobie to miejsce i się powiesić. Potem zadzwoniłem po gliny. Wypadało by przecież, by ktoś gościa ściągnąć, bo inaczej stracił... ściągnął, bo inaczej straciłby ludzi. Torba. Worek znaleziony na miejscu zbrodni. Od wewnątrz na jucie zaschła drobina krwi. Wygląda to, że przestępca złożył torbę Britowi Carterowi na głowę, gdy mężczyzna wsiadł do furgonetki. Laska. Znaleziona na miejscu zbrodni, złamana w pół laska należąca do Cartera. Zdaje się, że Carter nie chciał się poddać bez walki, choć przestępca mógł złamać laskę po dokonaniu morderstwa. I koroner. Na twarzy i głowie Cartera stwierdzono ślady po brutalnym ataku. Przed powieszeniem mężczyzna został pobity. Śmierć nastąpiła natychmiast w wyniku przerwania rdzenia kręgowego. Tajemnicze morderstwo Brita Cartera. Brita Cartera znaleziono wiszącego na drzewie. Jakby wiadomo, co tu się stało, nie?
Okej. Okay. To jest co? Wysiadają, to będzie pewnie tu. Bije i kopie. Okej, okay, czy tak, wsiada, kopie. Zamachuje się laską, ale obrywa pięścią w twarz. Stoi pod drzewem z pętlą zarzuconą na szyję i się modli. Bertalan Southgate, członek szeregu krawacików, zabił Cartera na rozkaz szefów. Carter mógł poważnie zagrozić ich operacji. Jack zwyciężył w pojedynku z Carterem. Ja pierdolę. O, od 13 teraz zaczynamy. Moje nogi zaatakowała grzybica, mam spuchniętą stopę, skamieniałe palce i rany, z których sączy się ropa. Czy mogę wziąć wolnego, by pokazać to lekarzowi? Skąd wiesz, że skąd wzięła się grzybica? Przyjaciele, zawsze zapraszam do Winter Nights, więc w końcu przystanę na ich prośbę. W łaźni zahaczyłem nogą o wiadro pełne pomyć, które w całości wylało się mi się na stopę. Właśnie wtedy zaczęły się moje dolegliwości. Dobra, jeżdżę do lekarza. Muszę jechać z żoną do szpitala, później wam co się stało. Twierdzi, że jest w ciąży, tylko proszę o niczym nie stąd chłopakom. Kiedyś się ode mnie dowiedzieli, a potem poroniła. Dobra, jedź. Panie nasz, pracujesz któryś dzień z rzędu i do tej pory nie miałem czasu ani sił wziąć prysznica. Zaraz się uduszę od smrodu własnego potu. Nie chcę, by reszta musiała się tak podomęczyć. Czy mogę? Dobra, idź. No i spoko. Przedziela automatycznie. No, zapasy mamy spore. Nawet pałek. Okej, okay, znowu tutaj. Dobra, chili, sernik. Tutaj weźmy kawę, sernik zostaje, fasolkę zamieńmy na tego, bo jest chyba tańsze, dokładnie. Lasagna, albo na hot dogi, bo są jeszcze tańsze. Tutaj rosołek, no zupa jest najtańsza, ale tego nie chcę. Rosołek niech będzie, płacimy z własnej kieszeni 375, ale to wystarczy w zupełności. 526 in progress. Dobra, tutaj weźmiemy sobie tańszą opcję. I wyślemy na nią. Ok, 301 tym razem. Rockmana i Gilensterna. Niech sobie wypoczną. Jeden z uczniów pożyczył kuszę ojca, by po lekcjach zasadzić się na swojego rywala. Ma zamiar dopaść go na szkolnym boisku. Ok. Dobra, no niestety Stockman jest dalej jedynym alkoholikiem w tej grupie. Szkoda. Poślimy całą tę ekipę. Niech jadą. Teraz tak, tutaj muszę od niej nakupywać znowu tych bucików. O, ale tym razem ma 6, ma ich mniej. Ale wezmę. Okej. Okay. I teraz do niej, idziemy sprzedać. No kurwa, panie, 19 tysięcy, tak o. Dziękuję bardzo. Antybiotyki też możemy w sumie sprzedać. Dobra, cała reszta mniej nie jest aż tak konieczna. Dobra, u niej mogę sprzedać chyba te... A nie, to nie. Ale u niej kole sprzedamy, za ile kupiłem. No, trochę mniej niż za ile kupiłem. Nawet mniej niż połowę ceny, no ale niech będzie. U niej jeszcze sprzedajmy odtwarzacza kaset. Jedną kasetkę z muzyczką. I jeszcze u niej możemy sprzedać tę ropę naftową. Te sztuki. No i co, ich znowu mamy 20 tysięcy. Ponad. Właściwie dwa razy. Na dwa tygodnie dla Fraja jesteśmy póki co ustawieni. 557 in progress. Pijany pracownik wrzucił do gabinetu szefa granat, który nie wybuchł. Beczka, Fletcher, Goldthorn, French Mulligan, Frazier, go. Szczerze mogę tak kalendarza zobaczyć, bo bym chciał zobaczyć, kurde, kiedy jest kasa dla Fraja. Ale chyba za dwa albo trzy... Nie, nie, jakby było za dwa dni, to by było, że pojutrze. Chyba za trzy dni dla Fraja będę musiał kasę ogarnąć. Okej. Okay. Krzepki, zakapturzony młodzieniec mierzy z kuszy do wysokiego chłopaka z plecakiem, który biegnie w kierunku grupy uczniów. Rzuć te kusze, bo zanim wpakuje ci twój kaptur w dupsko, podkradnij się, strzel z tazera. Ktoś ma dobre krycie się. Ten ma dwa punkty.
Muradia ma 3. No to proszę bardzo. 526 complete. No i pięknie. Okej. No to mi punkcik w strzelanie. Nie. W sumie tak szczerze mógłbym sobie znowu kupić jakiegoś trenera. Tylko może, żeby nie wydawać na byle co, może tych lepszych bym podtrenować. Pijany pracownik siedzi na biurku swojego szefa, ściskając wybuch granat. Zepsute cholerstwo. Zrobiłem wszystko jak trzeba. Wciągnąłem zawleczkę, rzuciłem i schowałem ją się przed wybuchem, o czym zapomniałem. Wrzuć granat ogłuszający, nakaż mężczyźnie odłożyć granat i się cofnąć. Niech będzie. 557, complete. No i pięknie. Okazuje się to granat ćwiczebny. Policja reszty niedoszłego zamachowca. Okej, okay, mam wiskacza. Punkcik w strzelanie niech ma Fletcher. Czemu nie? No i może właśnie ogarnijmy sobie kogoś. Może jednego na strzelanie, a jednego jeszcze na negocjacje. Dobra. Na strzelanie możemy posłać Aronowicza. Szkoda, że mogę trzech wysłać jednocześnie, bo byłoby zajebiste. Tylko też pewnie trochę za OP. Dobra, ma ktoś dwa? Ma muzyka dwa punkty, na to mieli trzeci za darmo. Za darmo. Tak jakby, nie? W sensie, to jest to, bo to trochę jest za darmo, tylko to jest za darmo w kwestii, że nie muszę go wysyłać na akcję i ryzykować tym, że coś się mu stanie, tylko po prostu płacę i on to dostaje. Ale z jednej strony lepiej wysłać go na kilka akcji i dostać profesjonalizm, niż tracić czasami pieniądze. Zobaczymy. Sklep spożywczy. Tęgi stary mężczyzna grozi sklepiczego i siekierą, żądając, by ten opróżnił kasę i oddał mu pieniądze. Okej. Okay. No to co? Rozakranc myślę sobie poradzi. Niech ma jeszcze Bercha na support, Kurosawę, Horsemuna, Titusa, Ferretiego też, Duval niech zostaje. Aha, aha. Okej, okay, czyli Horsemun jest pierdolnięty. Kurwa, Kurosawa, od czego ty ma... Przecież, dobra, okej. Okay. Ferryna, przecież... Nie. Nie, nie, od czego? Przecież on kurwa prowizję zrobił dzisiaj. No i do akcji go wysłałem, a ten będzie mi kurwa... jakieś akcje odwalał. Ej, czy panie nasz, przykarnięcie psów ze schroniska okazało się fantastycznym pomysłem. Kamatari i Artawazn spędzili masę czasu bawiąc się z nimi i je głaszcząc. Kto by sądził, że ci umundurowani i uzbrojeni dorośli ludzie tak będą się tyle uśmiechać? Nikt wcześniej nie widział ich tak szczęśliwych. Okej. Okay. Znam tych? W sensie Kamatari i coś tam. Zaraz napad. No już rusza się, krzyczy złodziej, wbijając swoją siekierę głęboko w ladę. Okazuje się, że sprzedawca ciągał się nie bez powodu. Pod ladą miał ukrytą własną siekierę. Chwyta ją i staje się jasne, że nie ma zamiaru oddać ani centa. Zastrzel, użyj gazu, oglądaj walkę wikingów z szarpą. Nie, użyj gazu. Dla bezpieczeństwa. 552, complete. Policjant używa gazu na przestępcy, ten opuszcza siekierę i kryje twarz w dłoniach. Policja z łatwością dokonuje aresztowania, sprzedawca chowa swoją siekierę pod ladę i kontynuuje obsługiwanie klientów. Okej, okay, no nie wiem, nie widzę tutaj tych gliniarzy, o którym on gadał. Chyba, że po imieniu ich wymienia, no to wtedy tym bardziej nie będę wiedział. O, kolejne zabójstwo! Czy wróć, kolejny chciałem powiedzieć ten. Kolejna sprawa i chyba nie jest, chociaż nie, to jest brutalne pobicie, więc kto wie, może to jednak jest zabójstwo. Zobaczymy. Dobra, Fletcher, jesteś w chuj inteligentny, no to jedź to ogarnij. No i cyk, muzyka ma maksymalne negocjacje. Aronowicz ma maksymalne strzelanko. No dobra. Prawie koniec dnia. Zobaczymy, co teraz będzie. Na koniec. Okej, okay. Ten zgarnął tropy, no i cyk. Dobra, pełny tych pełno. 3 dla tego, 2 dla tego. Dobra, kończymy dzień w takim razie. 5 aresztowanych. Szkoda, że tych zawleczek od Cartera nie mogłem przejąć, nie? Bo to by było zajebiste.
Taki miałbym dopał do tego. O, świetnie, Atkins jest alkoholiczką, to ją sobie wyleczymy z tego. Dobra, Maguire'a też możemy wziąć. Jeden gaz, jeden paralizator. Pałki nie muszę brać. Mam ich nadmiar wręcz. 34. No, tylko Stockman oczywiście nie przyjdzie teraz do roboty. Ale może być w taki sposób. Dobra. Ale on sobie tam poczeka. Dobra, Fletchera wyślemy, żeby sobie wypoczął z rana. Jeśli przyjdzie do roboty, mam nadzieję, że tak. Więc niech to będzie w taki sposób. Tutaj wszystkich po kolei zgarniamy. Dobra, i zapraszam na zmianę. I mamy fabułę. Jest Jack, tam chyba Lily. Did something happen? I saw the file. Captain Carter's. Captain Carter's murder. So that's how it was. Everything points to this, Lily. Everything points to this, and we have no reason to doubt that. You have no reason to doubt. I have no reason to doubt. You're a cop, a very experienced cop. Much more experienced than I am. You have captured hundreds of criminals. You are a professional. You conduct an investigation. You've assembled all the facts. You wrote a report. You did a great job. You did a great job. You did everything right. What is there to doubt? To spojrzenie Jacka, widzieliście to? Czy ten wyraz twarzy takie... Coś z tego między ja pierdolę, albo kurwa nie drąż. Coś w ten deseń, nie? Dobra, nie odpalam kolejnego, jak znowu się fabuła odpali, to mnie szlak trafi. Ale okej. Okay. Kończymy w tym, nie, jak powiedziałem, no grubo. Grubo było, jeśli chodzi o ten zakład. To jest też kolejna rzecz, którą bym chciał przetestować na właśnie na przykład nowej grze, albo po prostu cofnięcie save'a. Co by dało, gdybym ja wygrał faktycznie, albo czy w ogóle da się to wygrać. No ale cóż, ode mnie to będzie tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia. Kto wie, może nawet historia Lany będzie kontynuowana, bo od w sumie 8 grudnia niewiele o niej wiemy. Na razie i do zobaczenia. Cześć!